Tak synowie Rosenka zareagowali, gdy powiedziano im, że tata jest chory. Jacek Rosenek, 53 litry, gościł niedawno na planie Miasta Kobiet. W programie otworzył się na temat trudnego okresu w życiu, jakim były problemy ze zdrowiem oraz późniejsza rekonwalescencja. Zachowywali się wobec mnie normalnie, mówił, wspominając, jak traktowali go wówczas synowie. Jacek Rosenek przeszedł 3 lata temu udar mózgu, w wyniku czego część jego ciała została sparaliżowana. Aktor musiał zrezygnować z pracy na planie wielu produkcji i skupić się na powrocie do zdrowia. Działo się to oczywiście pod czujnym okiem specjalistów, ale mógł również liczyć na wsparcie rodziny. W szpitalu często odwiedzali go synowie Stanisław, 16 litrów, oraz Tadeusz, 12 litrów. Teraz Rosenek zdradził, jak chłopcy zareagowali, gdy dowiedzieli się o jego chorobie. Tak synowie Jacka Rosenka zareagowali, gdy powiedziano im, że aktor ma poważne problemy ze zdrowiem. Jacek Rosenek udzielił nowego wywiadu, w którym opowiedział o życiu po udarze. Poruszył również ważny wątek, jakim są synowie, którzy ponoć w zaskakująco dojrzały sposób podeszli do jego choroby. Dał do zrozumienia, że nie chcieli pokazać mu, że jest źle. Zachowali się naprawdę rewelacyjnie. Zachowywali się wobec mnie normalnie. Płakali w pewnym momencie, co było normalne. Śmiali się, walczyli ze sobą. Zachowywali się naprawdę normalnie i odzywali się do mnie normalnie, jako jedyni ludzie, podkreślił. Cała rozmowa z aktorem zostanie wyemitowana już 23 października na antenie TVN Style o godzinie 12:30. Jacek Rosenek zgodził się bowiem na wizytę w Mieście Kobiet, gdzie był przepytywany przez Anę Piżyl oraz Marzenę Rogalską, 52 litry. Z którą zna się w końcu bardzo dobrze, pracowali razem w redakcji Pytania na Śniadanie. Fragment wywiadu poniżej.